Szpitale powiatowe w Knurowie i Pyskowicach to placówki, w których udziały posiada powiat gliwicki. W czasie stanu epidemii lecznice postawione są w najwyższym stopniu gotowości. My jako Rada Powiatu dbamy o te placówki. Proszę Państwa, ze sprawozdania z budżetu wynika, żeśmy dopłacili, dokapitalizowali te dwa szpitale w wysokości 10 milionów. I w ostatnich dniach Zarząd Powiatu też podjął decyzję, przeznaczyliśmy na te dwie placówki po 100 tysięcy na takie sprawy, można powiedzieć, bieżące. No i nasze szpitale, jeżeli by była taka potrzeba, że trzeba by zorganizować oddziały zakaźne na przykład, to my do tego wariantu jesteśmy też przygotowani. Jak informuje dr Michał Eckert, prezes szpitala w Knurowie, w tym momencie placówka pracuje w trybie ostrym. To znaczy, że przyjmujemy pacjentów na wszystkie oddziały, natomiast przesuwane są przyjęcia planowe, zarówno na oddziały, jak i w poradniach czy pracowniach typu rezonans czy tomograf, zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia. Natomiast wszystko to, co jest pilne, przyjmujemy na bieżąco, a więc normalnie funkcjonuje położnictwo, izba przyjęć, opieka nocna, jak i wszystkie oddziały. Także w trybie pilnym, tak zwanym weekendowo-ostrodyżurowym, pracujemy we wszystkich komórkach organizacyjnych. W trybie ostrodyżurowym znajduje się również szpital w Pyskowicach. Jeśli chodzi o planowane zabiegi, to żeśmy zrezygnowali tak samo jak z porodów rodzinnych. Niemniej jednak porównuję sobie miesiąc luty do miesiąca marca, to muszę powiedzieć, że ilość zabiegów jest praktycznie taka sama. Jeśli chodzi o porody, to mieliśmy porodów 66 w miesiącu marcu, czyli a w lutym 62. Operacje też ponad około 70 na ginekologii i na chirurgii. Także no niestety szpital musi pracować, bo ci chorzy gdzieś muszą mieć udzielaną tą pomoc. O wszystkich zmianach w funkcjonowaniu szpitale na bieżąco informują na swoich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.